Ale tak, głosujcie, 50 tysięcy w walizeczce jest cały czas pod moją opieką. Naprawdę czuwam nad tymi pieniędzmi dla was. A my cóż, jedziemy dalej z naszym finałem. Otóż wszyscy wiemy, że nauk to nie jest najlepsza rzecz w życiu, ale w przypadku Agnieszki to zupełnie inna sprawa. Cześć, jestem Agnieszka. Cześć, Agnieszka. Mam lat. Nieważne, w każdym razie wyglądam na mniej. Jestem to, bo potrzebuję waszego wsparcia. Wspieramy cię. Ciągle śpiewam i nie mogę przestać. Wspieramy cię. Nawet kiedy jury dawało mi złą ocenę, nie mogłam przestać. Wspieramy cię. Nawet kiedy byłam zagrożona, nie mogłam przestać. Wspieramy cię. Nawet gdy wygrałam pierwszą edycję, jako nie śpiewałam, nie mogłam przestać śpiewać. Wspieramy cię. Dlatego potrzebuję wsparcia waszych SMS-ów. Ej, halo? Halo? Co? Kasia, cię wspieram w tej zapowiedzi. Krzysiu, ja ciebie również. Niech moc będzie z tobą. Dziękuję, z tobą też, proszę. Tę piosenkę Enrique Iglesias zadedykował studentom, którzy uratowali go podczas gonitwy byków. Hiszpański temperament, taniec, miłość. Czyli Bailamos. Agnieszka Włodarczyk. Latynowskie rytmy. Zobaczymy, czy według jurorów do ciebie pasują, ale poczekajmy na ten aplauz. Zobaczymy, czy będzie wspierać się nasza Ela. Proszę. Ela tym razem będzie wspierać. Ela wspiera. Wspieram. Dziękuję. Króciutko było. Rudicz, ten repertuar w stylu macho według ciebie pasował do Agnieszki? Jak najbardziej. Bardzo dobrze. Mistrzowskie wykonanie na wielki finał. Naprawdę świetnie. I ruchy, i wreszcie ruszamy się. To jest najprzyjemniejsze. Dziękuję. Edytko, będziemy wspierać wysoką punktacją. Agnieszko, to była uczta. Uczta. Jesteś absolutną mistrzynią i zasługujesz na to, żeby dzisiaj walczyć o wygraną. 6 punktów. Dziękujemy, Rudy, będzie szósteczka. Będzie szósteczka, szósteczka, siódemeczka by była nawet. Dziękuję. Ole. I proszę, Ela. No, musi być szósteczka. No, musi. Jest, proszę bardzo.
Słuchajcie, tak zaczął się emocjonująco i tak dobrze nasz finał, jeżeli chodzi o poziom wykonania według jurorów naszych finalistów. 6-0 dla Agnieszki. Agnieszko, gratuluję, cieszę się, zapraszam cię do pokoju gwiazd. A ze mną oczywiście jest mama Agnieszki i brat. Kochani, kto jest bardziej zdenerwowani? Wy czy Agnieszka? Ja myślę, że tak samo jak Agnieszka, tak samo syn i tak samo ja. Wszyscy się bardzo denerwujemy. I wysyłacie oczywiście SMS-y. Wysyłamy oczywiście SMS-y. Moi znajomi również wysyłają SMS-y. Po 10 już mi oznajmiają. Ach, po 10. No to taka nowa metoda, tak? Tak. Kochani, to ja tego nie mówiłam wcześniej. Wysyłajcie SMS-y na Agnieszkę. Nie na jednego. 3. Po 10. Jest z nami Agnieszka. Ole, jak się czujesz po pierwszym wykonaniu? Całkiem dobrze, całkiem dobrze. Uśmiechnięta, radosna. Tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest ostatni odcinek. Tak w ogóle już ostatni odcinek i postanowiłam cię tak się dobrze bawić, jak państwo przed telewizorami. Kochani, słyszycie? Agnieszka się świetnie bawi, jestem przekonana, że wy również. Dlatego proszę, wysyłajcie SMS-y na Agnieszkę pod numer 7320, w treści wpisujcie 3. A jeżeli chcecie śledzić za kulisowe teksty z relacji tutaj, co się u nas dzieje, to wejdźcie na śledzik.pl i pamiętajcie, 50 tysięcy czeka na kogoś z was.